No. Idziesz na śmierć. Wiesz za co? Pozwoliłem ci, kurwa, wypaczyć. Wybacz. Pozwoliłem ci przeprosić za moją mamę, ale za... Za to, że obraziłeś matkę mojej córki. Jutro idziesz na śmierć. Nie wyjdziesz żywy z klatki. Przyciejka, kurwa. Paweł? Okej. Okay. Szarp się tam, kurwa, szarp się. No, dawaj. Poszarp się jeszcze, no. No, Paweł, jak się do tego odniesiesz? No co mam zrobić, no? Nie puszczajcie ich tak za blisko, po co to? No bo obiecuję, że nie uderzę. Chodź face to face, kurwa. No, no dawaj. Obaj obiecują, że nie uderzą. No puśćcie, puśćcie. Puśćcie, no kurwa, puśćcie, no kurwa. Nie puszczajcie ich. Malik mówi nie... Poczekaj, 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 poczekaj. Malik mówi, żeby nie puszczać. Dajesz słowo czy nie? Słowo honoru. Dajesz słowo? Słowo honoru. Dajesz słowo? Daję słowo. Słowo honoru nie uderz. Mówią słowo honoru, więc zobaczymy, ile warte jest ich słowo. Panowie ochroniarze, bądźcie na baczności. Face to face, Ferrari, bomba, bez zasad, łokcie, stopy, sokierniki. Jezus Maria, to się wydarzy. Jutro w klatce High League. Za tych wszystkich ludzi, których skrzywdziłeś, skurwa, ciebie nie też, żyjesz. Ciebie też, nie żyjesz, kurwa, ale nie mogę się doczekać, kurwa, aż yeah, się spierdolę. No. To teraz brzmi z jakiegoś horroru. Weź to, Krofot Pawłowski, ty. Panowie, zapraszam was do pozycji bokserskiej, a resztę wyjaśnicie sobie jutro w klatce. Przemówią pięści, nogi i co tylko wam w głowie siedzi. Zapraszam. Jesteś moja suka. To nie czas i nie miejsce. Zapraszam, panowie. Pozycja bokserska. Już jutro. Ogarniajcie pay-per-view. Musicie to zobaczyć. Ferrari, bomba. Jeden z najgorętszych konfliktów w historii freak fightów. Dziękujemy bardzo, panowie. Dziękujemy. No i cały czas te środkowe palce. Cały czas te oznaki... Tak, chciałbym w tym momencie zaprosić do nas na sekundkę.